Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, by uroczyście świętować zbliżające się stulecie niepodległej Polski. Witam dyrekcję Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, pana dyrektora Artura Jaronia, panie wicedyrektor Katarzynę Szymczyk, Katarzynę Srokę, pana wicedyrektora Krzysztofa Karplewicza. Serdecznie witam również zaproszonych gości, panią Bogumiłę Manachowską, kolekcjonerkę, pasjonatkę historii, prowadzącą od 10 lat klub nad Siedlicą przy Muzeum Historii Kielc. Pana Janusza Siwka, członka konspiracyjnej organizacji harcerskiej Szeregów. Witam grono pedagogiczne oraz was, drodzy rodzice i uczniowie. W ten listopadowy dzień Narodowym Świętem Odzyskania Niepodległości czas otworzyć kronikę, w której zapisano drogę narodu polskiego ku niepodległości, ku życiu w wolnym kraju. Polski kraj, rodzinny kraj, ojczystej ziemi słyszę śpiew. Z mazurskich strzech, kujawskich starych chat, z rodzinnych progów drogi słyszę śpiew. Z rodzinnych progów słyszę dźwięki poloneza. Thank you.
Polska w tym czasie przechodziła różne koleje losu. Okresy potęgi i wielkości przeplatane były wojnami, niewolą i upadkiem. Poświęcenie i miłość do ojczyzny uczyniły nas narodem, który posyłał na śmierć swych najlepszych synów w imię wolności i niezależności Polski. Dzisiejsze widowisko poświęcamy im wszystkim. Tym, co skrzyżowali miecze pod Grunwaldem, tym, co szli z Krakowa z Kościuszką, tym, co jęczeli pod pruskim butem i umęczeni ginęli w śniegach Sybiru. Ale też tym Polakom, którym zawdzięczamy teraźniejszą wolność, bohaterom II wojny światowej i robotnikom roku 80. Dla Polaków dzień 11 listopada 1918 roku był dniem triumfu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada jest symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i symbolem zwycięstwa. Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa z racji tego, że obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Te 100 lat obfituje w wydarzenia radosne i chlubne, takie jak odbudowa naszego państwa, uchwalenie konstytucji w okresie międzywojennym, obalenie władzy komunistów w Polsce, wstąpienie do NATO czy Unii Europejskiej, ale także w ciężkie doświadczenia wojny i okupacji, łamania charakterów i gnębienia Polaków w czasach PRL. Wróćmy pamięcią do tamtych dni. Dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy od odśpiewania naszego hymnu państwowego. Proszę wszystkich o powstanie. Sztandar wprowadzić. Ojczyzny.
chcieli się pogodzić z utratą niepodległości. Wielokrotnie podejmowano wysiłki, by odzyskać upragnioną wolność. Nasza droga do niepodległości była kręta i wyboista. Rozkwitały bąki białych róż, w ródzie się
Legiony to, żołnierska buta, legiony to.
Rzeczpospolita istniała tylko do 1 września 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Potem długo toczyła się walka o spełnienie marzeń pokoleń Polaków. Polska stała się pierwszym celem zbrojnej agresji Niemiec i Związku Sowieckiego. Konflikt rozszerzył się na cały świat, ale to właśnie Polska najdotkliwiej odczuła jego skutki. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najgorzej się zawziął na naszą Warszawę. Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. Kiedyś byłaś piękna, bo Nie potrafię.
mimo przeważającej siły wroga. Polacy nigdy nie złożyli broni i nie szczędzili własnej krwi, walcząc na frontach całego świata o wolność i niepodległość ojczyzny. Thank you.
śnić. Chycle nam nie dają żyć. Po ulicach gonią wciąż, patrzą, kogo jeszcze wziąć. Zadecydował o przekazaniu Związkowi Sowieckiemu 46% terytorium II Rzeczpospolitej. Polska zyskała wprawdzie tereny na zachodzie i północy kosztem Niemiec, ale stała się krajem podległym Związkowi Sowieckiemu, który z jednej strony pozostawił na polskich ziemiach swoje wojska, z drugiej zaś zainstalował władzy posłusznych sobie komunistów. Po 5 latach okupacji w Polsce zapanował totalitaryzm sowiecki. Pozorne przejawy społecznej akceptacji nowego systemu przerwały wydarzenia w Poznaniu w roku 1956. Do żądających chleba i wolności robotników komunistyczna władza nie zawahała się strzelać. Mój kraj miał granice swoje w sercach ludzi. Przemocą wykreślone z politycznej mapy. Mój kraj pod szponami bezlitosnej łapy umierał, żył, walczył, zrywał się i trudził. W moim kraju nie zawsze wystarczało chleba, a w chlebaku nie zawsze starczało naboju. W moim kraju nie liczył się ten, co się boi, tylko ten, który umrzeć potrafił jak trzeba. W moim kraju najprostszą chadzało się drogą, choć jej koniec uciekał poza mgłę przyszłości, bo ideał kobierce pod stopy się mościł i dyktował pieśń ustom, a sprężystość nogą. Krocie lat przeleciały, ptaki na wyrazu, obce drogi krok trudzą, pod mnie swoim niebem. Gdzie cię szukać mój kraju, z twoim gorzkim chlebem, mój niesforny, uparty, mój jedyny kraju. Przez cichły, opadła burza Mazowiei, nowe zręby zniesiono i nowe powały, nowe życie, myśl nowej, płynące uchwały. Szuka nowych sygnałów i nowych nadziei. Są granice, są flagi, polityczne ciało, ale myśl, kornik drukarz, po nocach mnie budzi. Jak u ciebie odnaleźć znowu w sercach ludzi kraj, za który umrzeć tak łatwo bywało? W marcu 1960
1968 roku przeciwko cenzurze, dławieniu wolności słowa i sumienia wystąpili studenci. Odpowiedzią ze strony władz było bicie pałkami, relegowanie ze studiów, wcielanie niepokornych do karnych kompanii wojska. Wreszcie procesy sądowe. O nie, tak być nie może, jak zawsze bywało. Kiedy się chwilkę niebo polatało, trzeba było jasne piórka zrzucić i do pełzania pokornie powrócić. O nie, tak być nie może i tak już nie będzie. Żebyśmy się nie mogli inaczej utrzymać, jak tylko klęcząc. Jeśli ludzie wszędzie podniosą się, to dźwigną ojczyznę do lotu. I chociaż nikt z nas nie ma tej siły olbrzyma, to do pełzania już nie ma powrotu. I musimy lecieć, choć tak bardzo bolą skrzydła, chociaż przed nami ciemność i zmęczenie, bo pełzać nam nawet nie pozwolą, a nasza mowa zmieni się w milczenie. Piersią swój los robotnicy.
Zaczęły powstawać organizacje opozycyjne i wydawnictwa nielegalne.
ta starość, jak modlitwa dziewczyna. A mój dom rodzinny, znowu zraniony, znowu zdeptany, z krzyżami świeżych mogił i kratami więzień, gdzie słowo jest kłamstwem, a prawem milczeniem, gdzie dzień się zaczyna lękiem przebudzenia, a kończy nocy niepokojem, i gdzie miliony serc w modlitwie jest złączonych, by nie zabrakło nadziei. Zwrotnym na drodze do wolności był wybór Karola Wojtyły na papieża i pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Oczy całego świata zwrócone zostały na Polskę. To wtedy Polacy poczuli się silniejsi i odważniejsi w walce z władzami komunistycznymi. Zostali wsparci autorytetem głowy Kościoła katolickiego na całym świecie. Papież zagrzewał Polaków do walki. Coś pęka wtedy, gdy rośnie ucisk i wybucha, kiedy to dotyczy ludzi. Są granice, które mają własny alarm. Tych sygnałów nie dotyczy żaden hałas. Nie ma planów, które mogą być receptą. Statystyka nie dotyka tego, co jest wewnątrz. Tam nie dociera sonda aparatu władzy, co jak dzika horda bije tak, by zabić. Czasem rośnie napięcie, zaczyna iskrzyć. To zupełnie inny świat niż ten opisany w Biblii. Szukanie wroga przez największego kata. Gdy dyplomacja pada, zostaje tylko atak. Ten chory system nie zdał egzaminu. Trzeba poczuć wolność choć na kilka minut. To zdławione życie, które nie rozkwita. Słychać tylko serca bicie tych, których to dotyka. Tysiące osób zebranych solidarnie. Prośby kontra rząd, co wystawia armię. Chodźmy, mamy prawo mieć swoje zdanie. Wielu z tych, co poszło, nigdy nie powstanie. Przetoczyła się przez Polskę fala strajków. One zmieniły naszą historię. Wybuchły stocznie. Powstały tam komitety strajkowe. Tak narodziła się Solidarność. Na jej czele stanął Lech Wałęsa, który doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych. Mimo, że władza ustąpiła, niemal natychmiast zaczęła starania na rzecz utraconych pozycji. Blokowano rejestrację Solidarności. Działania te jednak nie przynosiły skutku. Solidarność rosła w siłę. Wszystkim chodziło o jedno, żeby Polska była Polską. Z głębi dziejów, z krain mrocznych.
ogłoszony został w Polsce stan wojenny. Aresztowano kilka tysięcy działaczy Solidarności, w tym Lecha Wałęsę. Jaruzelski wypowiedział wojnę społeczeństwu. Zaczęły się strajki i pacyfikacja większych zakładów przemysłowych. Szczególnie dramatyczny był strajk w kopalni wojennej. Zginęło 9 górników, kilkudziesięciu odniosło rany postrzałowe. Do dziś nie wiadomo, kto wydał rozkaz strzelania. Stare ojców naszych szlakiem, przez krew idziemy ku wolności. Z dawną pieśnią, dawnym znakiem, my, żołnierze sercem kości. Silni wiarą i nadzieją, że tam kiedyś świetnie wieją. Starym ojców naszych szlakiem przez krew idziemy, jutro wschody, z dawną pieśnią, dawnym znakiem, na śmiertelny dzień godny. Bez krwi naszej życie wzięła ta, co jeszcze nie zginęła. Solidarność zepchnięta do podziemia, pozbawiona swoich przywódców, zaczęła organizować się od nowa. W 1989 roku dokonało się to, co w roku 1918. Zmienił się w Polsce układ polityczny, system ideowy, a także gospodarka, zasady ustroju społecznego i wreszcie obyczajowość i cywilizacja. Tak naprawdę zmieniło się wszystko. Dążenie do niepodległości przybrało realny kształt. PRL przeszła w historii. Rodziła się niepodległa Rzeczpospolita Polska. Biało-czerwona ziemio coś z siebie wydała pokolenie żołnierskie w walce niepodległej. Niech się przed tobą chyli sztandar wiecznej chwały, bo wolność to jest tyle, ile nas poległo. Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary. Dla tych, którzy odeszli i dla tych, co zostają. Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga. Przez serce żywe, co w piersiach nam bije. Bo wolność to tyle, ile nas poległo. I wolność to jest tyle, ile nas dziś żyje. Po latach starań, mimo oporu, Polska stała się NATO. Ukoronowaniem procesu zapoczątkowanego postulatami strajkujących stoczniowców było wstąpienie do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Rozdarta od czasów Jałty Europa znowu stała się wspólnotą, a Polska krajem niezależnym i wolnym, której los jest w naszych rękach. Do utraty sił, do utraty
Raz, dwa, trzy! Rok 1652 to dla Polski bardzo trudny był czas. I będę jednym głosem, że nie będzie rewo. Nie zgadzam się, własny kierzeń był każdy chwał. Nie ważna dla ojczyzna, ważny jestem ja. 1952 przyszedł i Polska z niego zmał. Natomiast reszta klas udaje się na lekcję. Dziękujemy serdecznie.